Komisarz ESK jest to osoba bardzo kreatywna, z głową pełną pomysłów. Jest to również osoba, która mocno wierzy w tą ideę, że Lublin może być europejską stolicą kultury. Ale co najważniejsze, jest to osoba, która lubi się dobrze bawić, gdyż wolontariat to jest po prostu świetna zabawa. Co mnie skłoniło do wzięcia udziału w projekcie Wolontariusz ESKK? Przyznaję, że o działalności wolontaryjnej myślałam już od bardzo dawna, ale zawsze brakowało albo czasu, albo po prostu bałam się odpowiedzialności, która jest związana z tego typu pracą. I wtedy któregoś dnia w internecie znalazłam artykuł o tym, że rusza nabór do drugiej edycji projektu Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury i pomyślałam, to jest projekt dla mnie. Po pierwsze moduł teoretyczny, który pozwolił mi dość bezboleśnie i gładko przejść do działań praktycznych i pozwolił stać mi się bardziej świadomym swego wolontariuszem. Po drugie baza danych, dzięki której wiem kto, kiedy i do czego potrzebuje wolontariuszy i mogę sobie świetnie swoje działania i zaangażowanie dostosować do moich możliwości czasowych. No i co najważniejsze, działam w kulturze, czyli w wydarzeniach, w których zawsze do tej pory byłam tylko widzem, a wreszcie mogę stać się małą cegiełką, która buduje te wydarzenia. Dlaczego warto być wolontariuszem? Bo wolontariusz pomaga, a warto pomagać. Uśmiech osoby, której pomożemy, której zrobimy jakiś dobry uczynek, daje dużo radości. Można się też nauczyć wielu nowych rzeczy, poznać wspaniałych ludzi. Bycie wolontariuszem jest naprawdę fajne. Program pokazał mi przede wszystkim, jak wielkie możliwości ma wolontariusz w Lublinie. Wcześniej też zajmowałam się wolontariatem, ale nie zawsze wiedziałam na przykład, do kogo się zwrócić przed jakimś festiwalem, do kogo się przede wszystkim odezwać, a dzięki temu dostawaliśmy po prostu maile, informacje cały czas z informacją, do kogo konkretnie możemy się zwrócić z prośbą po prostu o udział w danym wydarzeniu. Także to był przede wszystkim bardzo duży plus tego programu, a poza tym dzięki temu programowi poznałam bardzo wielu fajnych ludzi, zdobyłam bardzo wielu znajomych i to jest naprawdę fajne, jak się później tych ludzi spotyka gdzieś na kolejnych wolontariatach, na kolejnych wydarzeniach, które ci ludzie organizują albo które je organizują, ci ludzie po prostu przychodzą jako uczestnicy. Naprawdę bardzo fajne wrażenie. Ja chciałam powiedzieć o zajęciach, jakie mieliśmy. Były bardzo zróżnicowane, co myślę odpowiadało większości z nas i można się było do nich dopasować. I przede wszystkim moją uwagę zwróciły dwie osoby prowadzące, u których czułam się rewelacyjnie i z chęcią bym poszła do nich na jakieś inne wykłady. Pierwszą osobą to jest Piotr Choroś, który jest ze Stowarzyszenia Homo Faber i według mnie w bardzo przyjazny sposób wprowadził nas nawet w aspekty prawne i takie mniej interesujące, jeżeli chodzi o stowarzyszenia. A drugą osobą jest wicedyrektor Teatru NN, pan Witek, który według mnie jest osobą, która po prostu oprowadzając po tym miejscu, wprowadza w swój świat. Człowiek zapomina o wszystkim, co jest dookoła, czas nagle przestaje istnieć, można go słuchać godzinami. No i jest jeden minus tylko niektórych zajęć, po prostu trwały za krótko. Chciałabym bardzo pogratulować twórcom tego programu, tej idei. Osobiście uważam, że jest to coś bardzo wartościowego i z tego, co się orientuję, program lubelski Wolontariusz SK 2016 jest czymś chyba wyjątkowym w ogóle w skali kraju. Nie wiem, czy któryś z naszych kontrkandydatów, konkurentów do tego tytułu miało podobny program, podobnie zorganizowany. Jest to bardzo dobra idea i bardzo się cieszę, bo przede wszystkim dlatego, że jest po prostu jednym z głównych kryteriów w ogóle przyznania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury jest zachęcenie
ludzi, społeczeństwa miasta danego do partycypacji w życiu społecznym, nie tylko w życiu kulturalnym. I wydaje mi się, że ten właśnie projekt Wolontariusz SK 2016 jest czymś właśnie takim, co zachęca tutaj bardzo młodych ludzi, bo większość z nich, z nas, z naszego grona, to są osoby przecież bardzo młode, to są licealiści, to są studenci i zachęca, oni są zachęceni do brania czynnego udziału w życiu naszego miasta. I to jest właściwie wszystko, co mam powiedzieć. Gratuluję serdecznie tego pomysłu i tego wykonania. I jest fajnie. Wolontariat ESK 2016 to świetna idea. Czy dalej będę w tym działać? Oczywiście. To wciąga jak narkotyk tak naprawdę. Świetne jest to, że można coś robić dla swojego miasta i to strasznie tak banalnie brzmi, ale tak naprawdę to nie trzeba narzekać, a nie trzeba czekać, aż inni coś zrobią, a jeżeli nie jest się artystą, tak jak ja, to przynajmniej można w tym pomagać. Będę dalej działać jak najbardziej. Wolontariat jest znany na całym świecie, również w naszym pięknym Lublinie. Myślę, że dzięki grupie wolontariuszy, która ukształtowała się podczas programu Wolontariusze SK 2016, nasze miasto będzie otwarte na cały świat. Nasze miasto ma swoją eskadrę, czyli wolontariuszy ESK. Nasze miasto ma przed sobą wspaniałą, cudowną przyszłość. Wygramy, bo jesteśmy najlepsi. Popieram Lublin 2016.